Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj oczywiście nie gotuję, nie robię na drutach, ale dzisiaj chciałam Wam powiedzieć coś o książce, którą dostałam na święta Bożego Narodzenia od mojego widza, a zarazem mojego dobrego kolegi Irka Męclewskiego, który napisał tą książkę Biblia a reinkarnacja i przyszła w dzień Wigilii, jak się nie mylę, albo dzień przed Wigilią, musiałabym zajrzeć, bo już nie pamiętam. Jak widzicie, bardzo długo czytałam tą książkę, ponieważ trzeba było się też długo zastanawiać, co kolega chce przekazać w tej swojej książce, ponieważ to jest też ciężki temat i nie dla każdego, można powiedzieć. Książka jest fikcyjna, ale połączona z cytatami wyciągniętymi z Biblii. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, że książka jest bardzo ciekawa. Pod numerem 377 znajdziecie tą książkę. Kiedy ja dostałam na święta, zrobiłam Wam filmik, a dzisiaj zrobię filmik, jakby recenzja z tej książki. Ten temat reinkarnacja to jest taki, można powiedzieć, abstrakcyjny temat, ponieważ tego nie można dotknąć, tego nie można zobaczyć, a więc to jest jakby fantazja ludzka. A więc jeżeli ktoś mówi o reinkarnacji, to wiadomo, że nie każdy w to wierzy, ponieważ tego nie można dotknąć. Ja w moim życiu przeżyłam sytuację, w której myślałam sobie, że jeszcze ktoś taki, czy coś takiego jak Bóg istnieje. Dużo razy, kiedy potrzebowałam pomocy w moim życiu, najczęściej było w dzieciństwie, ponieważ nie miałam lekkiego dzieciństwa, kiedy poprosiłam Boga, tak bezinteresownie, bo miałam problem, jakby z nieba spadło. I wtedy właśnie zastanawiałam się, gdzie jest ten Bóg i jak On mnie słyszy. Czy mnie słyszy? Czy to On mi pomógł? Czy kto mi pomógł? Ponieważ tak w tym momencie pragnęłam, żeby coś mi się jakby stało, czy żeby się coś nie stało, czego nie chciałam, to tak się stało, że było po prostu jakby na moją korzyść. I jako dziecko zastanawiałam się, gdzie jest ten Bóg. Patrzyłam często w niebo, czy w gwiazdy patrzyłam często. Jeden przykład, że coś takiego istnieje jak reinkarnacja, a więc ja Wam powiem, że ja coś takiego przeżyłam. Znaczy taki mały szok, można powiedzieć. Kiedy urodziłam młodszego syna, zachorował na tą mechaniczną rurtaczkę, był odstawiony do innego pokoju, tam pod lampami go naświetlali i ja po prostu od mojej koleżanki, która odebrała mi poród, Polka zresztą tutaj w Niemczech, powiedziała, ty wiesz co, ja odebrałam 4000 ponad porodów, jeszcze nie widziałam tak żartego dziecka, jakby gdzieś umarł zagłodzony. Taka byłam zdziwiona, sobie myślałam, jak to, czy on tak umarłby zagłodzony, po prostu tak się tym przejęłam, że mogłoby tak być. I chodziłam już od godziny rano, 4-5, właśnie tam do tego pomieszczenia, żeby go karmić, ponieważ ona powiedziała, on nie chce nic jeść sztucznego, żadnego mleka, tylko mi czekasz, przyjdziesz i go tam napoisz, po prostu dasz mu, mimo że pierwsze dni też nie miałam tego pokarmu. Ale nieważne, najważniejsze, że sobie coś tam wyciągnął, to co chciał, chociaż troszkę. I po 5 dniach wyszłam do domu, a te panie, które nie dokarmiały, zostały dłużej. A więc na pewno to coś było w tym pokarmie, jest coś, co dziecko też wzmacnia. Czy może intuicyjnie chciał pokarm mamy, a nie sztuczny. Ale to nie chodzi o to. Ten mój właśnie syn w wieku 3 lat, kiedyś przy śniadaniu, powiedział, ta mama jest lepsza jak ta inna mama. A my się pytamy, jaka inna mama? O, no ta inna, no nie wiesz, ta inna. I taki był bardzo zły, że my nie wiemy, jaka to inna mama jest, która to jest. I naprawdę Wam powiem, że żeśmy się później bardzo długo zastanawiali, jaka to była inna mama, czemu on to powiedział. On tak jadł sobie ten serek, tak lubiał i nakładał sobie i na kanapkę, i tą łyżeczką do buzi, i tak się cieszył, mówił, ta mama, ta inna mama nie była taka dobra jak ta mama.
bardzo mnie to wzruszyło, bardzo się tym przejęłam, znaczy bardzo mnie to zastanawiało, jaka inna mama, co on mówi, czy rzeczywiście coś mu zostało jeszcze w pamięci z poprzedniego życia, czy rzeczywiście jest ta reinkarnacja. A więc, że mnie te tematy również w moim życiu interesowały, interesują, myślę, że coś takiego jest. Ale dla nas jest tabu, zasłona i nie wiemy po prostu, czy coś takiego istnieje, czy nie, ponieważ to jest niewidoczne, nie można tego dotknąć, ale ja myślę, że coś takiego jest. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Was na tą książkę od mojego kolegi. Koledze mówię, czekam na następną książkę. Cieszę się, że napisałeś i po prostu książka jest warta przeczytania. Również to są inne rozważania w tej książce, z biblijne, z Biblii, gdzie dają nam do myślenia nie tylko jeżeli chodzi o reinkarnację, ale również na tematy różne inne, co pisze w Biblii, a co my wiemy. I jak można powiedzieć, łapki, osoby, będę się bardzo cieszyła. I zapraszam Was nadal na moje gotowanie ze mną. Cieszę się, że Wam smakuje moje jedzonko, że Wam wychodzi, jak gotujecie z mojego kanału. Idą święta, a więc zapraszam Was bardzo serdecznie na moje playlisty. Tam jak wejdziecie na playlisty, piszę, nie wiem czy to w Polsce też jest playlista, ale to jest chyba po angielsku, tam są moje jedzenia już ładnie posegregowane na sałatki, na dania mięsne, na dania wielkanocne, na dania na Boże Narodzenie, na torty, na ciasta, na pączki, na drożdżówki. Naprawdę jest wszystko fajnie posortowane, także wchodzicie na playlisty i sobie szukacie wtedy, co Was interesuje. Zupy, też wszystkie zupy macie pod zupami, a więc jak najbardziej zapraszam Was, żebyście nie musieli długo siedzieć na moim kanale i czegoś szukać. Możecie sobie wejść ekstra na playlisty i tam znajdziecie moje jedzonka. Mam również pisanki, jak maluję, jak przygotowuję farby, jak maluję, a więc możecie już teraz korzystać, ponieważ ja będę malowała teraz 2-3 dni przed świętami świeże pisanki, a dla Was już mam nagrany filmik z poprzedniego roku, żebyście mogli sobie już wcześniej parę dni kupić farbki, przygotować jajka i sobie sami pomalujcie. Naprawdę jest frajda, naprawdę super sprawa. Możecie sobie malować z całą rodziną, z dziećmi. Jak to umie, nieważne, ale Wam pokazuję tam, jak można z wosku sobie samemu piękne, kolorowe pisaneczki zrobić. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie, oczywiście na żurek, oczywiście na zakwas. A więc za jednym zasianem zrobiłam parę reklam swoje i oczywiście tutaj recenzja z tej książki. Dlatego zapraszam jeszcze raz na mój kanał do kupienia sobie tej książki. Nie wiem, czy ten rabat 25% jeszcze istnieje. Wejdźcie, zobaczcie, jak piszecie babcia Bożonka gotuje. Możliwe, że Wam się ten rabat wyświetli. Warta do kupienia, warta przeczytania. A więc mówię do widzenia i do zobaczenia oczywiście na moim kanale.